Wielce Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Kuratorzy, nade wszystko wielce Szanowni Państwo Nauczyciele zebrani tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale też wszyscy ci, którzy dziś pracują, jutro będą mieli swoje uroczystości w swoich szkołach, w województwach, w kuratoriach, wszyscy ci, którzy świętują Dzień Edukacji Narodowej, wszyscy ci, którzy pracują na rzecz polskich dzieci, polskiej młodzieży i przyszłości tego państwa, bo to się wprost przekłada na przyszłość i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej. W ciągu roku od ostatniego Dnia Edukacji Narodowej wiele się zmieniło. Wielu problemom również stawiliście państwo czoła. Wiele nowych problemów przybyło i wielu nowym problemom stawiamy czoła teraz. To był rok, w którym wyszliśmy z nauki zdalnej, po pandemii. Rok, w którym wykonaliście państwo gigantyczną pracę polegającą na przeprowadzeniu dodatkowych 3 zajęć tygodniowo, zajęć wspomagających za 200 milionów złotych wyasygnowanych z budżetu państwa po to, żeby nadrobić te zaległości, które powstały w sposób naturalny w czasie nauki zdalnej. Nauka zdalna nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej i nigdy nie da tyle możliwości zdobycia wiedzy przez uczniów, co nauka stacjonarna. Stąd te 3 godziny tygodniowo od września do końca roku poprzedniego kalendarzowego. To była ciężka praca, która została przez państwa wykonana, ale przez to i dzięki temu później egzaminy i ósmoklasistów, i egzaminy maturalne, ale też przygotowanie dzisiejszych ósmoklasistów i dzisiejszych maturzystów, uczniów klas maturalnych jest na takim poziomie, jaki jest już satysfakcjonujący. To był rok, w którym od 24 lutego stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom i wielkim problemom. Rok, w którym przyjmowaliście państwo i przyjmujecie w dalszym ciągu setki tysięcy dzieci, uczniów, młodzieży ukraińskich, uchodźców do polskich szkół. Robicie to państwo w sposób, który zdobywa uznanie ludzi na całym świecie. Efektem państwa prac, efektem wdrażania i realizowania tego elastycznego systemu przyjmowania dzieci ukraińskich do polskich szkół jest sytuacja, w której z żadnego zakątka w Polsce nie dochodzą choćby najmniejsze informacje i najrzadsze informacje o jakichkolwiek problemach w relacjach rówieśniczych pomiędzy polskimi i ukraińskimi dziećmi i młodzieżą. Nie dochodzą żadne informacje o jakichkolwiek problemach ukraińskiej młodzieży i dzieci w Polsce. Poza standardowymi obowiązkami i potrzebie stawiania im czoła, no, ale to ma każdy uczeń każdego dnia i każdy nauczyciel każdego dnia. Za to wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Pieniądze pieniędzmi, elastyczny system prawny przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich szkół elastycznym systemem, współpraca ministerstwa z samorządami, ale bez państwa bezpośredniego zaangażowania w ten proces, bez państwa poświęcenia tej sprawie nie osiągnęlibyśmy tego, co osiągnęliśmy. Nie przeszkodziliśmy w żaden sposób polskim uczniom kontynuować swojej edukacji w polskich szkołach i przyjęliśmy do tych szkół 200 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców. Brawa dla państwa. To był, proszę państwa, rok, w którym mieliśmy ogrom inwestycji w polskich szkołach. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy organy samorządu terytorialnego pozyskały na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, tam gdzie potrzeba rozbudowy szkół, tam gdzie potrzeba rozbudowy przedszkoli, tam gdzie potrzeba modernizacji szkół, 5 miliardów 200 milionów złotych. Takich inwestycji w polską oświatę nigdy nie było w żadnym okresie III Rzeczypospolitej Polskiej i wcześniej. Teraz kończymy i jeszcze dziś i jutro ogłosimy wyniki naboru na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej w szkołach, do których uczęszcza 100 tysięcy polskich dzieci, w szkołach prowadzonych przez inne organy prowadzące, aniżeli jednostki samorządu terytorialnego, w szkołach stowarzyszeniowych, w szkołach katolickich, w szkołach prowadzonych przez rozmaite fundacje.
100 tysięcy dzieci, które uczęszczą do tych szkół, również potrzebują sal gimnastycznych, nowoczesnych sal lekcyjnych, bardzo dobrych warunków do edukacji. Nigdy tego rodzaju nakładów z budżetu państwa na tego rodzaju szkoły nie było. To się dzieje teraz. To był rok, kiedy kontynuowaliśmy unowocześnianie polskiej szkoły. Od 1 września funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych, blisko 12 tysiącach szkół podstawowych, nowoczesne pracownie techniczne i informatyczne. Nazwaliśmy je laboratoria przyszłości. To również dzięki Państwa zaangażowaniu, zwłaszcza nauczycieli informatyki, nauczycieli techniki, ale i matematyków, ale i geografów, fizyków czy historyków pozyskaliście Państwo do swoich szkół, na razie szkół podstawowych, ale wszystkich, sprzęt najwyższej jakości. Sprzęt multimedialny, informatyczny, drukarki 3D, roboty, nowoczesne lutownice, nowoczesny sprzęt nagłaśniający, nowoczesny sprzęt nagrywający. To wszystko po to, żeby polskie dzieci, polska młodzież rozwijała się w najlepszych warunkach, jakie są tylko możliwe. I zapewniam Państwa, że są to warunki, w których dzisiaj uczą się polscy uczniowie w polskich szkołach podstawowych, o wiele lepsze nie tylko od tych, które były kiedyś i które my pamiętamy z naszych czasów dzieciństwa. Ale są to warunki dużo lepsze od warunków panujących w wielu szkołach Europy Zachodniej. Trzeba to podkreślać. Także w Niemczech. Każda polska szkoła została w ostatnim czasie podłączona do szybkiego internetu. Nie ma nawet najmniejszej szkoły w Polsce, która nie byłaby podłączona do szybkiego internetu w przeważającej ponad 90% szerokopasmowego. Tego też nie ma w wielu krajach Europy Zachodniej. To są efekty inwestycji ostatnich tylko kilkunastu miesięcy i Państwa ciężkiej pracy z tym również związanej. I za to też Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. To był rok zmian w programie nauczania. Od 1 września setki tysięcy młodych uczniów klas pierwszych, szkół ponadpodstawowych wszystkich rodzajów uczy się historii najnowszej. Nie uczono tej historii przez dziesięciolecia. Prowadziliśmy historię i teraźniejszość po to, żeby wiedza o społeczeństwie była nauczana z perspektywy najnowszych procesów historycznych, które mają bezpośrednie oddziaływanie na dzisiejszą rzeczywistość. Bez znajomości najnowszych procesów historycznych sama tylko wiedza o dzisiejszym społeczeństwie nie wystarcza. Jest wiedzą połowiczną, która niestety również powodowała podatność na rozmaite manipulacje. Młody polski absolwent polskich szkół musi być świadom swojej najnowszej historii po to, żeby rozumieć dzisiejsze społeczeństwo i żeby brać za nie odpowiedzialność. To również Państwa wielka praca, bo to jest przystosowanie programów, siatki godzin, to jest nasza sprawa. Natomiast planów lekcji, Państwa z kolei obowiązków w szkołach do nowych potrzeb. To jest rok zmian w edukacji dla bezpieczeństwa. Wszystko pod wpływem tego, co widzimy od 24 lutego za naszą wschodnią granicą. Trzeba wrócić do tego, co jeszcze było w latach 90., do pewnych elementów przysposobienia obronnego. To również Państwa wysiłek, który podejmujecie dzisiaj już w polskich szkołach. No i to jest rok, proszę Państwa, inwestycji również w wynagrodzenia nauczycieli. Za panem premierem powiem dokładnie to samo. Wiemy, że jest to niewystarczające. Wiemy, że trzeba ten proces kontynuować. Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko uspokoi się sytuacja związana z, i daj Boże, żeby się uspokoiła, z wojną na Ukrainie, a mechanizmy rynkowe europejskie i światowe wrócą przynajmniej do pewnej normy, to i nas będzie stać na więcej. Ale pomimo tego ogromnie trudnego czasu i ogromnie trudnego budżetu, w którym same tylko wydatki związane z koniecznością obniżania rynkowych cen energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, koniecznością wspomagania wszystkich Polaków w nabyciu tego, co jest konieczne zimą, czyli węgla. To są wydatki, które idą w ponad 100 miliardach złotych, a nawet 150 miliardach złotych. Pomimo wydatków niestandardowych na obronę narodową, które idą w ponad 50 miliardach złotych więcej, aniżeli w ubiegłych latach. Znaleźliśmy 11 miliardów złotych dodatkowo na subwencję oświatową, licząc rok do roku. Wzrost subwencji oświatowej z poziomu blisko 53 miliardów złotych, niespełna 53 miliardów złotych, do poziomu ponad 64 miliardów złotych, czyli wzrost o ponad 11 miliardów złotych rok do roku, nie miał miejsca nigdy w historii Rzeczpospolitej Polskiej. Nigdy.
Za tym idą podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, w szczególności dla tych najmniej zarabiających. Rok do roku wynagrodzenie nauczyciela najmniej zarabiającego wzrośnie z 1 stycznia o 1240 zł brutto. To jest 35%. To jest dużo więcej niż wskaźnik inflacyjny. Rok do roku wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wzrośnie od 1 stycznia o 814 zł brutto. Powtarzam raz jeszcze. Potrzeba jeszcze większych nakładów na wynagrodzenia dla nauczycieli. Potrzeba wzrostu państwa wynagrodzeń po to, żebyście państwo otrzymywali wynagrodzenie, które nie tylko będzie was satysfakcjonowało, ale które, jak wspomniał pan premier w swoim liście, będzie przyciągało młodych ludzi do tego zawodu. Jestem przekonany, powtórzę teraz jeszcze, że jeśli tylko sytuacja uspokoi się, to jesteśmy w stanie również w kolejnych miesiącach nowego roku kalendarzowego te wynagrodzenia podnosić. Życzę państwu, żeby we wszystkich szkołach panowała radość z faktu, że polska młodzież, polscy uczniowie otrzymują to, co jest dla nich najważniejsze. Bardzo dobrą edukację na najwyższym poziomie przy pomocy najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych i wychowanie, które z polskiego ucznia i absolwenta polskich szkół będzie czyniło nowoczesnego, otwartego na świat Polaka, patriotę. Za to już państwu dziękuję, życząc satysfakcji z wykonywanego zawodu i życząc wielu sukcesów również w życiu osobistym. Dziękuję bardzo.